W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na zbiorniku Owiesno na zawodach podlodowych. Ogólnie w zawodach startuje 19 osób. Mamy kolegów z zaprzyjaźnionych kół, z takich jak Świebodzice, Świdnica. Mamy też z okręgu Wrocław, tutaj z Oleśnicy dwóch kolegów. Ogólnie lód ma grubości około 30 cm, także jest bardzo wytrzymały jak na tą porę roku, jak na warunki, które w ostatnich dniach mamy na plusie. Ogólnie ryba, tak jak widać, bierze, nie jest tutaj najgorzej z rybą. Płotka, leszczyk, okonek, sporadycznie trafia się szczupak. Tak więc zobaczymy na końcu zawodów, jakie będą wyniki.